Wybitni Polacy w historii. Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie to jedna z największych postaci świata nauki. Zdobyła Nagrodę Nobla dwukrotnie, w 1903 i 1911 roku. Wraz z mężem odkryła dwa pierwiastki, polon i rad. W 1916 roku była jedną z pierwszych kobiet, które zrobiły prawo jazdy na ciężarówkę. Dzięki temu podczas I wojny światowej mogła jeździć mobilnymi aparatami rentgenowskimi. Furgonetki zwane małymi Curie stworzyła sama. Dzięki nim uratowała życie i zdrowie tysiącom żołnierzy. Maria Skłodowska-Curie przyszła na świat w 1867 roku w Warszawie. Rodzice Marii byli pedagogami i przykładali dużą wagę do wykształcenia swoich dzieci. Były to czasy, kiedy Polski nie było na mapie Europy, a zaborcy nie pozwalali kobietom kształcić się na uczelniach wyższych. Maria po ukończeniu gimnazjum nie mogła dalej uczyć się w rodzinnych stronach. Jedynym wyjściem był wyjazd za granicę. Marzyła o studiowaniu w Paryżu na Uniwersytecie w Sorbonie. Przez pewien czas Maria uczyła się w tajnym uniwersytecie latającym. Latającym, ponieważ każde zajęcia odbywały się w innym miejscu. Maria zdecydowała się na wyjazd do Paryża i zapisała się na Wydział Nauk Ścisłych. Była jedną z 23 studentek pośród 1825 żaków. Początkowo mieszkała w ciasnej klitce na poddaszu, przeznaczonej dla służby. W 1893 roku uzyskała dyplom z fizyki. Do egzaminu końcowego przystąpiła jako jedyna dziewczyna, natomiast rok później uzyskała dyplom z matematyki. Maria prowadziła badania nad promieniowaniem uranu. Wyniki jej eksperymentów okazały się bardzo interesujące i wkrótce dołączył do niej Pierre Curie, który z czasem stał się jej mężem. Laboratorium urządzili w drewnianej szopie, która wcześniej była prosektorium. Wieczorami w ramach rozrywki oglądali świecące w ciemności preparaty. Latem 1898 roku państwo Curie ogłosili odkrycie dwóch pierwiastków radioaktywnych, polonu, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa polonia, czyli Polska, oraz radu, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius, oznaczającego promień. Było to ich największe odkrycie. W 1903 roku państwo Curie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a potem kolejne wyróżnienia. Pasmo sukcesów przerwała tragedia, bo w 1906 roku Pierre zginął w wypadku. Maria jednak nie poddała się i dalej prowadziła badania. Z czasem została pierwszym profesorem kobietą na uczelni w Sorbonie. Warto wspomnieć, że Maria przyjaźniła się z samym Albertem Einsteinem. W 1911 roku odebrała drugą Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku we Francji z powodu choroby spowodowanej promieniowaniem. W 1995 roku prochy Marii i jej męża spoczęły w Paryżu. Trumna Marii jest z ołowiu, dlatego że jej ciało wciąż promieniuje. Jej rzeczy osobiste oraz notatki również są skażone radem, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 1600 lat.